Dziękuję. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o środkach przemysłu bezpośredniego i broni palnej. Senat Rzeczpospolitej wniósł 24 poprawki do cytowanej ustawy. Komisja Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła te poprawki w dniu 21 maja i rekomendowała Wysokiego Sejmowi przyjęcie 21 oraz odrzucenie 3 poprawek. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej po głębokiej analizie w pełni zgadza się z rekomendacją komisji i będzie głosował zgodnie z tą rekomendacją. Dziękuję bardzo.